Cześć, z tej strony Jarek Wodek ze sklepu internetowego juchcik.pl. W dzisiejszym filmie poruszymy temat dbania o narzędzia, a dokładnie ostrzenia Edge bevelerów. Jest to temat, który już wcześniej proponowaliście, żebyśmy się nim zajęli. No i właśnie teraz to zrobimy. Nie muszę chyba mówić, że utrzymywanie w dobrej ostrości, kondycji narzędzi, które posiadacie, jest bardzo ważne. Jest ważne ogólnie dla nas jako twórców, ponieważ później nimi pracujemy. Jeżeli będziemy mieli narzędzia, które są źle utrzymane, nasza praca będzie na pewno cięższa, a efekty tej pracy zwykle będą też trochę gorzej wyglądać. Jednym z podstawowych narzędzi, które wydaje mi się chyba każdy leather worker, kaletnik posiada, to Edge Beveler. I z tego narzędzia korzystamy praktycznie w każdym projekcie, bo w każdym projekcie będzie nam się pojawiała krawędź, którą trzeba będzie obrobić. Do tego służy Edge Beveler. Jeżeli ktoś nie wie, do czego służy, to gdzieś tam pewnie poniżej będą linki do filmu o Edge Bevelerach. Jest to narzędzie, które składa się przede wszystkim z tej głównej części z ostrzem oraz rękojeści. Jeżeli nie będziemy ostrzyć tego narzędzia, jeżeli nie będziemy o nie dbać, ono po pewnym czasie nam się po prostu stępi. Jeżeli nam się stępi, nie będzie zbyt dobrze cięło nam skóry. Tutaj mam już takie lekko przytępione narzędzie i jeżeli tutaj zobaczycie, no ciąć nie, ale mocno bez szału. Zajmijmy się nim zatem. Pokażmy, w jaki sposób zadbać o te narzędzia, tak aby zawsze były gotowe do pracy. Będziemy potrzebować kilku rzeczy. Pierwsze to marker. Markerem weźmiemy i sobie zamalujemy całe to ostrze od naszej spodniej części. Pozwoli nam to na sprawdzenie, czy wszystko robimy równo i tak, jak być powinno. Jeżeli mamy zamalowane nasze ostrze, weźmiemy sobie dwa papiery ścierne. Ja tu mam przygotowany papier o gradacji 1200 i 2200 i one spokojnie nam wystarczą. Będziemy to robić tutaj z ręki, nie będziemy mieli żadnej prowadnicy. W jaki sposób zatem będziemy działać? Dociśniemy lekko, ustawimy sobie kąt i będziemy przeciągać. Przeciągamy do siebie, nie jak gdyby do przodu, tylko do siebie. I zaczynamy od papieru 1200. Ważne jest, żeby ten kąt, który ustalicie, żeby on, no staracie się go trzymać, żebyśmy nie robili jednego w ten sposób, drugiego w ten sposób, a jeszcze trzeciego całkiem położonego. Musimy tutaj trzymać jeden kąt. Nie dociskamy jakoś super mocno, bo to też nie o to chodzi. Równym ruchem. Sprawdźmy, jak wygląda nasze ostrze. Widzimy, że udało nam się ściągnąć całą warstwę. Weźmy zatem tak i sprawdźmy. Ok. Teraz papier 2200. No ważne jest, żeby te gradacje były odpowiednio wysokie. Jeżeli zaczniecie od 80 czy 160 czy
480, no to no, może Wam potem nie ostrzyć. I tutaj podobnie. Lekko dociskamy. Mamy tutaj już też przeszlifowaną, czy przyciągnąć też palcem, poczujecie też pewną chropowatość, może chropowatość jest za dużo powiedziane, ale no, po tym papierze pasuje to jeszcze przepolerować. Do tego użyjemy pasty polerskiej. Mamy w ofercie kilka różnych past. Ja tutaj biorę pastę drobną, białą. Do wykończenia, znaczy samą pastą oczywiście nic nie zrobimy, ale naniesiemy ją na skórę. Ok. Nanoszę na mistrę. I teraz, tak jak wcześniej, przeciągamy. Ważne jest to, żeby nie dociskać tego zbyt mocno, bo to nie o to chodzi, żebyśmy właśnie za mocno to dociskali. To ma być zrobione po prostu nie za mocno, nie za lekko. Dalej staramy się cały czas utrzymywać ten kąt na możliwie tej samej, na tym samym poziomie. Ok, i tutaj już ostatnie śmignięcie, już bez nawet pasty. I w tym momencie mamy ładnie przepolerowane, na wstępnie wyostrzone edge beveler. Oczywiście moglibyśmy jeszcze spróbować robić szlif od tej strony, jakby wchodząc tam w środek, ale uwierzcie mi, jeżeli zrobicie w ten sposób, który jest bardzo prosty i dużo prostszy od ostrzenia od tej strony, już będziecie mieli odpowiednio podostrzone to narzędzie. Jeżeli będziecie ostrzyć na samym nawet skórce z pastą polerską przed każdym użyciem, to uwierzcie mi, wasze ostrze będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo ostre. To w zupełności wystarczy. No dobra, sprawdźmy, jak teraz korzysta nam się z ostrza. No musicie mi uwierzyć na słowo, że korzysta się z niego dużo, dużo lepiej. Samo cięcie jest prostsze, bardziej równe, mniej rzeczy nam, mniej włókien nam tutaj odstaje, więc tak, naostrzyliśmy właśnie nasz edge beveler. No dobra, ale co zrobić z skin edge bevelera? Tak? Wiemy, czym jest skin edge beveler. Jest to edge beveler, który posiada odpowiednie tutaj podcięcie, które sprawia, że ostrze ścina nam krawędź skóry nie na prosto, tylko z lekkim łukiem. W jaki sposób wypolerować, wyostrzyć to narzędzie? No tutaj już będzie trochę więcej problemów. Ale zasadniczo nasze etapy będą dokładnie takie same. Weźmy sobie, zamalujmy. I teraz tak. Musimy dobrać do naszego kina czy bewelera, do naszego podcięcia odpowiednio grubą skórę. Mam kilka kawałków. Teraz nawet sobie jeszcze przejadę. Raz i dwa.
Teraz będę musiał jeszcze raz sobie tutaj zamalować. To, co zrobiłem, to sfazowałem te krawędzie po to, żeby one bardziej pasowały do naszego Edge Bevelera. I teraz bierzemy sobie papier. Zaginamy. I przeciągamy. Tak, patrzymy, czy wszystko nam się tutaj równo zbiera. Dobra. Mamy zrobioną już gradację 1200. Bierzemy gradację 2200. Zaginamy i robimy dokładnie to samo. Teraz weźmiemy sobie naszą pastę polerską. I też naniesiemy na krawędź, po to, żeby całość jeszcze przepolerować. OK. I teraz możemy sprawdzić, w jaki sposób tnie nam to narzędzie. Bez najmniejszego problemu. Czyli też dobrze to narzędzie wyostrzyliśmy. Prosty sposób na to, aby zadbać o podstawowe narzędzia, po to, żeby wasza praca była łatwiejsza. Nie po to, żebyście nie musieli kupować nowych narzędzi, tak? No bo nie byłoby to najbardziej efektywną metodą dbania o wasz warsztat. A więc wiecie już, w jaki sposób naostrzyć Edge Bevelery. Mam nadzieję, że wasze narzędzia zawsze będą ostre i gotowe do pracy. Dziękuję za to, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że się przyda. Trzymajcie się mocno. Cześć!